Witamy serdecznie na kanale Śpiew Zbroi. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie o... o kleryku. O naszym kapłanie, który jest drugą klasą bardzo wierzącą, ponieważ ogarnęliśmy już Paladyna. I dzisiaj sobie porozmawiamy o zmianach w D&D 2024, jeżeli chodzi o naszego kleryka. Trochę tych zmian jest. Oczywiście już po samym takim spojrzeniu. A bo w ogóle, wiesz co, nie dałem się przywitać, nie? To może, może byś się. Witam, yy, witam serdecznie, jak najbardziej wszystkich tak, słuchaczy, jak i mojego ko gospodarza tego odcinka. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wiemy, jaką ma, wiemy, jaką renomę ma Kleryk w, w gronie graczy yy, takich RPG-ów papierowych i doskonale wiemy, jaką renomę ma Kleryk w gronie Baldur's Gate 3. Dzięki Shadowheart za, za wspieranie tej renomy Cał, całkowitej, um... no mogłabyś czasami trafić, tak? No to z naklęciem no. czy bronią mogłabyś czasami trafić, tak? Ja wiem, że cię większość... Dalej tym lepiej. Dokładnie. wiem Ale że cię, wiadomo, na początku ciężko. Większość przeciwników wiem, że cię bierze za cel od razu, co to nie jest moja wina, to jest wina algorytmu, ale no mogłabyś czasami trafić, tak, to się z tym, się z tym możemy zgodzić, ale dzisiaj rozmawiamy o, o Kleryku 2024. Dobrze pamiętasz, Paker, że Kleryk to jest jedna z najpotężniejszych klas, prawda, potężne zaklęcia, tak, e, jest. grupa wszystkich zaklęć na danym poziomie, tak, ciężki pancerz, Bronie żołnierskie, no to jest tank, to jest, jest choke 2014 roku, jeżeli chodzi o fantazję, bo możemy walić potężne zaklęcia mając olbrzymi pancerz. I dobrze pamiętam, jak graliśmy mm, zły run, y, którego zresztą nie skończyliśmy w Baldur's Gate, to też grałem klerykiem. Mm -hmm. 25, wiem, że się da więcej, ale 25 albo 26 klasy pancerza i same y, zaklęcia z y, piorunów, nie? Także Kef, tak do boju. Jest. Tak, więc y, klerycy są bardzo potężni właśnie ze względu na te pancerze, właśnie ze względu na potężne zaklęcia, które potrafią rzucać. Ym, więc y, to jest dobra, dobra klasa. Y, niestety w 2014 roku. Ta klasa z 2014 roku kazała nam wybierać, w sensie każda domena ma inne zalety i inne wady i jak dobrze, jak już przeglądałeś te wszystkie informacje Packer, to widać, że teraz, tak jak przy innych klasach, oczywiście pomijając łowce, udało się, tak, udało się hmm, większość z tych umiejętności wyciągnąć z tych domen i włożyć mhm. je do podstawowej klasy naszego kleryka w taki sposób, żebyśmy mogli sobie potem wybierać te cechy, które nas interesują, Czy chcemy... I tutaj był podział taki główny, tak jak widzisz Paker, ten, ten główny podział jest taki, albo idziemy w, ten, w walkę fizyczną, albo idziemy w zaklęcia, nie? I są różne rzeczy, na... chyba trzy razy to, to ulepszamy, albo dwa, już teraz nie pamiętam, ale zaraz do tego przejdziemy, mhm. ale podoba mi się taka zmiana. Podoba mi się taka zmiana. No tak, no bo wcześniej, znaczy zaraz opiszemy dokładnie o co chodzi, ale mhm. wcześniej e, te nasze podklasy, kleryka właśnie były tak podzielone, część z nich była bardziej magiczna, część z nich była bardziej do walki. Bo to mhm. tak naprawdę ten protektor i te dramaturgi, o którym zaraz będziemy mówić, no to właśnie połowa z nich miała te biegłości w tych broniach i w zbrojach, a połowa z nich miała te dodatki do sztuczek czy większe e, możliwości czarów. Mhm. E, dlatego też. Wydaje mi się, że będziemy nawet mogli tutaj troszeczkę się pobawić, bo nie będziemy teraz ograniczeni tym, że chcemy mieć naszego kleryka, który bardziej jest z przodu, bardziej jest tankiem, ale później będziemy mogli jednak sobie dołożyć domenę taką, która będzie nam dawała na przykład większe możliwości, też magiczne. I to znowu jest tak, jak już wielokrotnie mówiliśmy. Po prostu robienie, no albo inaczej, po prostu dawanie opcji graczom, żeby sami sobie wybrali, jak chcą budować swoją postać. Bo tak naprawdę te zmiany, przynajmniej na tym pierwszym poziomie, nie są duże. Jedyne, co się zmieniło, to to, że domena już nie wymusza od nas drogi, w którą będzie szedł nasz kleryk, nie? Bo sami jakby sobie tak, możemy tak. ustalić, którą będziemy chcieli wybrać. Tak, i to jest tak też ogarnięte. No właściwie, jak już zaczęliśmy o tym mówić, no to pierwszy poziom. Musimy się już teraz przyzwyczaić, że każda klasa ma, ten, ma tą swoją podklasę wybieraną na poziomie trzecim, czyli my nie jesteśmy tym klerykiem, ale, ale dopiero swoją domenę, swoje bóstwo wybieramy na poziomie trzecim. I widzę tutaj pewne zalety tego, ponieważ mamy aż dwa poziomy, żeby się zastanowić, tak naprawdę, w jakim, w jakim kierunku chcemy iść, co oczywiście nie przeszkadza nam w tym, żebyśmy mogli odgrywać cały czas bycie, bycie... klerykiem danego bóstwa. Więc możemy się spokojnie zastanowić, jak to wygląda, nie? Więc na poziomie trzecim dopiero wybieramy sobie tą podklasę, którą oczywiście przejdziemy do tego troszeczkę później, ale też oczywiście mhm. cztery, cztery są te podklasy. No i jak to wygląda w przypadku kleryka? Na poziomie pierwszym mamy coś takiego jak Święty Zakon, Divine Order, ta, ta umiejętność pozwala nam wybrać właśnie pomiędzy obrońcą, czyli tym protektorem i traumaturgiem, czy taumaturgiem, nie jestem pewien, czy to, czy to dobrze wymawiam. Jeżeli, jeżeli chcemy sobie wybrać obrońcę, czyli tego protektora, no to wtedy mamy biegłość w broniach żołnierskich i biegłość w ciężkich pancerzach. A jeżeli sobie chcemy wybrać taumaturga, no to wtedy dostajemy dodatkową sztuczkę z listy zaklęć naszego kleryka, plus modyfikator z mądrości dodaje nam się do takich umiejętności, jak właśnie wiedza tajemna, czy religia, więc mamy na samym początku już mamy całkiem sporą wiedzę, jeżeli poszliśmy w tym kierunku, no nie, więc zostajemy ten bonus pewny na samym początku, który zwiększa nam się z poziomem, bo jak wiemy mądrość jest cechą bazową naszego kleryka, która służy mu do rzucania zaklęć, więc jak pójdziemy w zaklęcia, to mamy dodatkowe, e, dodatkowe korzyści z tego, że rzucamy te zaklęcia, ponieważ wiedza tajemna nam się zwiększa, no religia to wiadomo, znaczy często mieliśmy taką sytuację, że, że kleryk miał bardzo mało punktów w religii, on się specjalnie o tym w ogóle nie znał. A teraz przynajmniej jesteśmy... Teraz też jest taka akcja wciąż, jak wybierzemy protektora, ale jak mamy tego naszego taumaturga no to już mamy jakby więcej szans, więcej możliwości, żeby wykazać się tą naszą wiedzą na temat konkretnych, konkretnych bogów. No a poza tym, czemu od tego nie zacząłem, dodatkowa sztuczka, tak? Zawsze lepiej mieć więcej sztuczek, niż mieć mniej sztuczek. Tak jest. Znaczy no wiesz, z jednej strony jakby na to popatrzeć, no to jeżeli nasz, kleryk yy, większość swojego czasu spędził na machanie bronią i przymierzanie zbroi, to mniej czasu spędził na książkach, nie? No tak, tak. <laughs> Więc tak, gdzieś, tam, gdzieś tam możemy yy, na to spojrzeć na zasadzie, że albo nasz kleryk jest bardziej nastawiony na walkę, albo właśnie nasz kleryk jest bardziej takim mędrcem, Nastawionym yy. na magię i na wiedzę. I gdzieś od tego możemy sobie punktu zacząć. Yy, I nie wiem, czy masz jakby Względem tych dwóch punktów, jakąś waloryzację tego, które Twoim zdaniem jest lepsze, bo z jednej strony jesteśmy klerykiem, więc raczej będziemy się starać być tymi osobami, które skupiają się na magii, niżeli na byciu tym tą osobą, która stoi z przodu. Co nie zmienia faktu, że w zasadzie nawet jeżeli weźmiemy sobie tego protektora. To i tak mamy dostęp do wielu bardzo ciekawych zaklęć. Nie? Więc tak, pytanie, się... w którą stronę chcemy iść, yy, mm -hmm. właśnie pod kątem tego, jak wyobrażamy sobie naszą postać, bo tutaj według mnie nie ma różnicy, nie? jeżeli, jeżeli patrzymy na te dwie rzeczy. Nie? To jest stricte tylko, jak chcemy poprowadzić tą postać. Wiesz co, normalnie bym powiedział, że wezmę tego protektora, a potem pójdę w magię, ale na poziomie siódmym już mamy to boskie uderzenie, czyli ten Divine Strike, który nam daje magiczne obrażenia do broni dodatkowe. I to też jest bardzo kuszące niestety. Ten... Fajnie być tym klerkiem magicznym, ale widzę, że no ten, te dodatkowe obrażenia są bardzo, bardzo kuszące. Bo, bo y, tak naprawdę y, słaba konkurencja jest na tym poziomie siódmym dla tych dodatkowych obrażeń. Moim zdaniem, przynajmniej, mm -hmm. że to jest. To jest zresztą, no dobra, przejdziemy do tego na spokojnie. No właśnie, to będzie tak. Sobie bo, tym bo, tak, bo y, tak. W takim razie co mamy na drugim poziomie? Na drugim poziomie są. Na drugim poziomie mamy nasze stare. Dobre, znane, chociaż troszeczkę zmienione, Channel mm. Divinity, czyli po polsku, już nie pamiętam nawet jak polskiej wersji to nazywało. Akt wiary, chyba. Akt miastem. wiary, chyba tak, tak akt wiary, <laughs> dokładnie. Tak, akt tak. wiary, tak. No i tutaj pierwszą różnicą jest to, że zaczynamy na początku z dwoma użyciami, co, mm. co jest bardzo przyjemne, no bo gdzieś tam w naszej wersji 2014, dopiero po jakimś czasie, mieliśmy opcję, żeby mieć w trakcie od długiego odpoczynku do długiego odpoczynku dwie takie możliwości. Teraz już od razu je dostajemy i też to będziemy mówić jak będziemy opisywać domeny, ale tutaj mamy po prostu takie czyste dwie, które dostaje każdy nasz kleryk, te nasz akty wiary, bo później jeszcze mamy oczywiście rozwinięcia w domenie i każda domena tam ma swoje sposoby na użycie tych aktów, dlatego też wydaje mi się, że dali ich więcej. Bo, bo tam faktycznie tych użyć ciekawych dla danej domeny jest no, sporo. No, czyli tak, czyli w ramach naszego aktu wiary mamy dwie opcje. Pierwsza z nich to jest nasz Divine Spark, czyli tam gdzieś jakaś boska iskra, za pomocą której teraz możemy albo leczyć naszych sojuszników, albo możemy zadawać obrażenia naszym wrogom. Jeżeli chcemy leczyć, to w okręgu tam 30 stóp, czyli tam 9 metrów, jeżeli dobrze mm -hmm. pamiętam, e, rzucamy sobie 1D8 i dodajemy modyfikator z naszej mądrości. E, no i leczymy sobie po prostu tą osobę. Tak? E, jeżeli chcemy kogoś zranić, e, to e, jakby robimy dokładnie to samo, tylko ta istota musi wykonać sobie rzut na kondycję. No jeżeli jej nie wejdzie, to dostaje albo obrażenia od światła, Albo, od, albo nekrotyczne obrażenia. To jest nasz wybór. No i to będzie progresować z poziomami. Na poziomie 7 to już będą dwie ósemki, na poziomie 14 to już będą 3, i na poziomie 18 to będą 4. Czyli maksymalnie będziemy mogli dojść do czterech d 8 No i co? No i no moim i tak, zdaniem, no i jest to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna umiejętność. Gdzieś tam mamy szansę na zadanie dodatkowych obrażeń i też mamy szansę na dodatkowe leczenie bez potrzeby jakby używania naszych komórek zaklęć, tym bardziej, jeżeli będziemy w sytuacji, które wszystkie nam, kiedy nam się wszystkie skończyły, nie. Tak, ale pamiętamy to też, też, też nie, że te y -hmm. użycia tych Channel Divinity też mamy ograniczone. I to raczej na specjalne momenty zawsze sobie y zostawiamy. Um, a podoba mi się to w to umiejętności, że możemy sobie wybrać faktycznie, że albo możemy wyleczyć, albo możemy zaatakować, więc to jest naprawdę takie. No coś, czego tak naprawdę, pod, jak przerabialiśmy już te wszystkie klasy, czegoś, coś, czego się spodziewałem. Jeśli mam być. No, tak. No, e, no myślę. Mi się też wydaje, że raczej częściej będziemy używać tych aktów wiary do tych rzeczy, które dostajemy w ramach domeny, no co nie zmienia faktu, że fajnie mieć pod ręką taką umiejętność, która może albo nam pomóc w walce bezpośrednio przeciwko wrogowi, albo gdzieś tam wesprzeć naszych sojuszników, kiedy mhm. będzie na to potrzeba. Nie zawsze to jest jakaś dodatkowa pula, z której możemy sobie skorzystać. Tak. A drugi, drugi, tak naprawdę, Channel Divinity, czyli nasz akt wiary, to jest dobrze nam wszystkim znany Turn, turn Undead, czyli odstraszanie y, trupów. Tylko że w tym momencie to się trochę zmieniło, bo faktycznie ten trup jest, ma kondycję, że jest przerażony, ale jest też obezwładniony. Jak dobrze wiemy, kondycja obezwładniona, no to nie możemy brać akcji ani reakcji. Nie możemy nic zrobić, więc teraz ci przeciwnicy, jak będą starali się jak najdalej od nas odejść i jak to możliwe, nie będą mogli brać akcji Dasha, no bo to wymaga jednak wzięcia akcji, a tego już nie możemy zrobić właśnie przez stan incapacitated. Więc tutaj dużo się nie zmieniło to zresztą się na jedną minutę. Tutaj się dużo nie zmieniło to jest nasz, nasz no nie wyobrażam sobie kleryka, który nie, odta, nie odstrasza nieumarłych. Chyba, że potem dojdą jakieś dodatki, w sensie tasza do taszy, do taszy, do taszy. Mhm. A, więc, więc może do, dojdą jakieś dodatkowe podklasy, które pozwolą nam, wymienić, pozwolą nam wymienić te Channel Divinity na jakieś takie, które bardziej odpowiada naszej podklasie. Nie? Albo zmodyfikowane zostanie, no bo no, ogólnie to mamy te cztery podklasy, no ale nie widzę niestety żadnej podklasy grobowej. A pamiętamy, jak dobrze mówiliśmy i porównywaliśmy kleryka tego grobowego do nekromanty. No to tak naprawdę, kleryk grobowy jest większym nekromantą. Mhm. Niż specjalizacja te, tego nekromanty dla, dla maga. Bo on przynajmniej mógł wskrzeszać umarły, nie, nie to, co czarodziej. Więc, więc to jest dużo lepsze. Dużo lepszy był ten kleryk pod tym względem, no a tutaj dostajemy faktycznie to nasze turn, turn Undead i to jest coś co, no zdziwiłbym się gdyby tego nie było tak naprawdę. No właśnie, bo to jest jednak też gdzieś tam jakaś sztandarowa umiejętność naszych kleryków, nie? Mm -hmm. e, nie wiem czy pamiętasz jak, e, kiedy graliśmy w dżungle e, cult, e, mm -hmm. tak? I, no, I moim klerykiem... No. Tak, tak, tak. Moim klerykiem wyciągnąłem święty symbol, i tam chyba nas z osiem zombie atakowało, i udało mi się akurat tak, znaczy im w zasadzie nie udało się tak wyrzucić, że na samym początku walki, gdzie myśleliśmy, że mamy troszeczkę problem, bo ich jest mhm. dosyć dużo, udało mi się chyba odwrócić pięciu, czy jakoś mhm. tak. No i to bardzo skórę uratowało. Więc te turn undead jest bardzo przydatnym, bardzo przydatną mhm. umiejętnością. No, jeżeli są nieumarli nie w okolicy, nie? Więc <noise> jeżeli mamy szansę tak. tego użyć, no to bardzo fajnie. Jeżeli nie, no to szkoda, ale na szczęście mamy różne inne użycia aktów wiary, więc niekoniecznie aż tak bardzo tracimy, jeżeli ich nie ma w okolicy. Teraz tak myślę, że gdybyśmy mieli na przykład czteroosobową drużynę w dżungli Chult no to tak dwóch kleryków i dwóch łotrów. I myślę, że całkiem mhm. spokojnie, bo tam głównymi problemami są nieumarli. I pułapki. Tak. <laughs> więc, więc jak masz, a możesz oczywiście modyfikować, ale musisz mieć tych dwóch kleryków. Mi się wydaje, że to jest dobry pomysł, bo, bo to naprawdę z, no, byłoby dużo prościej, nie. Bo mm -hmm. Klerycy sobie radzą i w walce, i w leczeniu, i w od, odpychaniu nieumarłych, a łotry ten. Łotry tak naprawdę detektywują pułapki, które są zauważone przez kleryków, bo oni mają wysoką percepcję z mądrości, więc wszystko się jak najbardziej zgadza. nie? Może nawet jeden łotr by wystarczył w takim razie. No, w sumie to tak, no trzech kleryków i łotr. Myślę, że mogliby sobie dać radę akurat czujcie. A czekaj, czekaj, a Trickery Domain? Nie no, zapomnij o tym łatwiej, co mówiłem. Mamy domenę a, oszustwa. No ta, przecież. Mamy domenę oszustwa. Chociaż i tak ta domena nie ma aż takich potężnych rzutów, nie? No Na tak. tak dłonie, się dłonie czy coś. Jednak tutaj yy, w odróżnieniu od Nekromanty i kleryka śmierci, to tutaj jest różki no, tak. <laughs> Jednak tak, tak, w tych umiejętnościach. <laughs> mm, no, a jak już wspominasz. O naszym triggerie, no to możemy w sumie chyba przejść do poziomu trzeciego, czyli w końcu po dwóch poziomach nasz kleryk jest w stanie wybrać sobie ścieżkę swojego życia już do końca tej podróży, czyli naszą domenę. No znowu są cztery, tak jak już Piotr mówił, i tak jak już wspominaliśmy, każda klasa teraz ma cztery. Oprócz mm -hmm. tego, że są na trzecim poziomie. No i wśród wielu podklas, które kleryk ma do zaoferowania, wyścig wygrało. Wygrała domena życia, domena światła, właśnie nasze trickstery, czyli to jest chyba domena oszustw, jeżeli dobrze pamiętam, a nie e, jestem pewien. Chyba tak, no. Oszustwa jakoś tak, no i domena wojny. E, część z nich ma nawet spore zmiany, a część z nich takie e, kosmetyczne, mm -hmm. ale nie wydaje mi się, żeby któraś z nich była zepsuta. E, no na początku mamy tą naszą domenę życia. Tutaj jest bardzo mało zmian. Po pierwsze to tak, no oczywiście gdzieś tam te nasze główne umiejętności, które dostawaliśmy na początku, czyli ten Disciple of Life i Preserve Life, no mieliśmy je na pierwszym poziomie, no bo wtedy wybieraliśmy domenę, więc teraz automatycznie no mamy je na trzecim poziomie. Nie mamy już dla naszej klasy, znaczy dla naszej... Podklasy, tak, to są podklasy. Dla naszej podklasy tego bless strike'a, No bo teraz wszyscy klerycy go mają, więc jakby został odłączony od, od tej domeny bezpośrednio. Są zmiany w zaklęciach, ale w zasadzie główna zmiana to jest to, że nasz kleryk życia już nie ma bezpośrednio. Ze swojej podklasy dostępu do naszej Spiritual Weapon to zostało ten zamieniony przez Aid. No i to są w zasadzie takie główne zmiany, jeżeli chodzi o zmianę poziomu tych umiejętności, i tam dochodzi nam troszeczkę, dochodzi nam jedno zaklęcie, a w samych umiejętnościach nie masz tak dużo. Na pewno, jeżeli chodzi o Disciple of Life, to różnica jest taka, że te dodatkowe punkty, które dostajemy w ramach leczenia, Dostajemy je od razu w tej turze. Teraz, wcześniej to nie było aż tak dokładnie rozpisane. No i Preserve Life teraz też działa na nieumarłych i konstrukty, co na pewno nam może pomóc, jeżeli na przykład w naszej drużynie przygarnęliśmy sobie robotycznego goblina, który mhm. jest naszym nowym towarzyszem i niestety będzie gdzieś tam blisko śmierci, to teraz nasz klerek jest w stanie go uratować. Boblin the Goblin, wiadomo. Roblin the Goblin. Roblin the Goblin. Dokładnie. No no ale więc to jest ta... tak jak mówię, jeżeli chodzi o life, tak. czyli naszą domenę życia, to aż tak dużo zmian nie ma. No ale to jest taka, taka właśnie podstawowa do leczenia. Nie mm -hmm. mamy już kleryka, który leczy, i to jest dobra bardzo domena. W sensie, bo to faktycznie są te wszystkie umiejętności tak zrobione, żeby żeby się jak najbardziej leczyć. Plus, dostajemy tego aid'a, Co prawda, nie będziemy mieli Spiritual Weapon. Ale to jest jednak ta, ta podklasa, która ma zadanie wyciągnąć nas z największych terapatów, więc, e, więc ta pomoc jest, jest, jest całkiem spoko, nie? Więc e, dodatkowe zaklęcie wiadomo. E, kosztem e, spiritual weapon, a wiadomo jak wszyscy lubią spiritual weapon, no ale jednak e, dodatkowe zaklęcie, które będzie nas e, supportować nie w taki sposób wojenny, nie? taki e, mhm. Zapomniałem słowa, combat, czyli walka. Tak, no, w walce taki taki militarystyczny, wojskowy, będzie mhm. nas wspierać, tylko raczej da nam to więcej możliwości, jeżeli chodzi o, o, o leczenie. Dobrze. No tak, no bo tutaj, tutaj mhm. jeszcze tylko dopowiem, ale to może gdzieś tam jeszcze o tym powiemy przy domenie wojny, no bo właśnie dlaczego ta nasza Spiritual zniknęła od naszego kleryka życia z jego jakby zakręć z domeny, no bo właśnie niestety w tym naszym nowym D&D spiritual weapon teraz wymaga koncentracji, więc niestety nie jesteśmy w stanie robić już naszych pięknych kombinacji, gdzie otaczamy się przez naszych guardiansów i jeszcze stawiamy gdzieś obok tą broń mm -hmm. i po prostu siejemy, siejemy zniszczenie, no bo teraz w zasadzie ten nasze spiritual weapon jest silnie połączone z naszą domeną w wojny, w jaki sposób to zaraz powiemy, ale no właśnie wydaje mi się, że głównie dlatego zaklęcie z tej listy zniknęło, nie? Mm -hmm. Dobrze i teraz tak, druga domena to jest moja ulubiona domena, jeśli mam być szczery, domena światła, bo to są dodatkowe, to jest, domena światła to jest duży crowd control, ze względu na to, że możesz oślepiać i masz, masz te efekty typu reakcje, i dodatkowe oślepianie, i dodatkowe obrażenia od światłości, plus jeszcze zaklęcia, no po prostu jakoś przemawia do mnie ta, <laughs> ta podklasa. I tutaj <laughs> zmieniły się, tak, zmieniły się po pierwsze dwie umiejętności. Mamy ochronny blask i mamy blask ochronne ochronny światło, ochronny blask i blask świtu. I teraz tak. Jak to mniej więcej działa? Ten ochronny blask teraz już od początku działa też na inne istoty, czyli jak będziemy mogli tą reakcję wywołać, jak inna istota zostanie zaatakowana, więc to jest, to jest spokojnie, będziemy musieli tam czekać do któregoś poziomu, tylko mamy to zupełnie od samego początku. Jeżeli chodzi o, o wzmocniony ochronny blask, no to jeszcze nam, dostaje, dodają nam dodaje nam to jeszcze tymczasowe punkty życia. Tymczasowe punkty wytrzymałości. I to działa jeszcze na e, inne istoty, nie? W sensie jak Aha. działało to wcześniejsze na inne istoty, że też jako reakcja, to tutaj też działa na inne istoty. Jeżeli chcemy im dać dodatkowe punkty, m, punkty wytrzymałości, no i wszystko, co używamy, to się wszystkie te ładunki tego ochronnego światła, które używamy, no to y, odzyskujemy je po, je po krótkim odpoczynku. Także, także to jest całkiem, całkiem spoko. Jeżeli chodzi o zaklęcia. No, to ta ognista sfera nam odpada i dostajemy widzenie niewidzialnego, co moim zdaniem ma dużo więcej sensu w domenie światła. Bo mm -hmm. jednak no możemy, tak. możemy tak, tak, takie mamy światło, że nawet niewidzialni się nie okryją, nie? Więc to jest moim zdaniem dużo lepsze, dużo lepsze rozwiązanie. No. No, na pewno, na pewno widać, że gdzieś ta domena życia, znaczy Boże, domena światła, światła e, gdzieś tam, gdzieś tam dalej pozostała w obszarze, no bardziej patrzymy na nią jednak jak na tego maga. W sensie na tą osobę, która gdzieś tam bardziej korzysta z magii, e, co nie zmienia faktu, że tutaj teraz jednak e, gdzieś tam w jakichś sytuacjach walki, e, no ma Większy, no można powiedzieć, większy czy bardziej rozwinięty asortyment, nie? Będzie bardziej pomocna teraz niż była. No bo zawsze była, ale teraz będzie jeszcze bardziej. Tak więc jak na pewno, jak najbardziej gdzieś tam została ta domena polepszona. Tak. Mi się wydaje. Jeżeli chodzi o ten blask świtu, który też nam powodował dodatkowe, między innymi dodatkowe obrażenia od światłości, no to jak mamy tą ostatnią naszą umiejętność, chyba ostatnią, nie? Koronę światłości, Aha. która powodowała też bardzo jasne światło i jeszcze dawała disadvantage na wszystkie zaklęcia, które powodowały obrażenia od ognia bądź światłości, to teraz jeszcze powoduje właśnie disadvantage na te rzuty, które są zawarte w tym blasku, blasku świtu, nie? Więc to też są, jakby są ze sobą. W w końcu te umiejętności połączone, nie? że jedno wynika z drugiego i czemu nie mogliśmy wcześniej tego użyć, skoro tutaj też zdajemy wrażenie mm. od światłości, nie? Więc to zostało po prostu, to mieliśmy tą planszę, teraz po prostu te wszystkie magnesy neodymowe w końcu nie odniosłem się do jedzenia, zostały ze sobą połączone i możemy ich wszystkich używać, tak. Więc domena domy na światłości jakoś po prostu do mnie przemawia, może mam, może mam yy, wiesz, yy, ten, ten, ten Archetyp kleryka w głowie z jakiegoś diablo, czy z czegoś, nie? że jest mm -hmm. tylko jedna domena i to się powinno sprowadzać do światłości i tyle, nie? A w DD wiadomo, mamy dużo większą różnorodność, więc, więc trzeba to, no, trzeba się, się liczyć właśnie z tymi innymi domenami. Może po prostu to ma dla mnie największą spójność, nie? Jako, jako roleplayowo-mechaniczna podklasa po prostu. Zobaczymy, czy pojawią się jakieś dodatkowe w mm -hmm. następnych podręcznikach. No. Bo jeżeli chodzi o właśnie tę naszą domenę oszust, tego mm -hmm. trickstery, no to tu też jest parę ciekawych zmian. Nawet ta, ta pierwsza, o której zaraz powiem, dosyć mi się spodobała, no bo standardowo, tak jak mówiłem w przypadku pierwszej, te umiejętności, które mieliśmy na poziomie pierwszym, no teraz mamy automatycznie na poziomie, na poziomie trzecim. Mm -hmm. No i przechodzi nam normalnie te nasze blessing of the trickster i invoke duplicity. Mm. I tak. I nasz blessing of the trickster dawał nam możliwość daniu komuś przewagi na skradanie się na godzinę. Teraz nie dość, że możemy też to rzucić na siebie, to nie trwa to godzinę, tylko do następnego długiego odpoczynku. Mm. Więc co poranek możemy wybrać sobie jednego z naszych towarzyszy, albo siebie i po prostu od dzisiaj. Przez cały dzień będziesz miał przewagę na skradanie się. I baw się dobrze. I to oczywiście nie kosztuje żadnych koncentracji czy niczego. To trwa do następnego, długiego poczynku, albo jeżeli użyjemy tej umiejętności jeszcze raz. I to nasze jakby przywołanie tego naszego iluzorycznego siebie też zostało moim zdaniem poprawione, bo teraz kosztuje bonusową akcję i nie wymaga od nas koncentracji. Co jest bardzo przydatne, jeżeli będziemy właśnie tym naszym klerykiem starali się gdzieś tam kontrolować tłum, bo często te zaklęcia wymagają od nas koncentracji i możemy sobie przy okazji teraz ten duplikat nas gdzieś tam zrobić. To oczywiście my, jakby przenosimy się, teleportujemy się w momencie użycia tej umiejętności tam o dystans, a w miejscu, w którym staliśmy, pojawia się jakby ten nasz właśnie iluzoryczny duplikat. I na poziomie 17, jeżeli ten nasz duplikat będzie w pobliżu wroga, tam do tego półtorej metra, to Każda osoba z naszej drużyny, która też będzie w zwarciu tych pięciu stóp, będzie miała przewagę na ataki. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie gdzieś tam flankowanie zostało wrzucone do tej naszej rzeczy, a w momencie, kiedy zniknie, to my jeszcze sobie dostajemy punkty życia, które są równe naszemu poziomowi klerk. Tak. No i to w zasadzie są wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o umiejętności. Jest tu dużo zmian, jeżeli chodzi o zaklęcia, do których mamy dostęp. No tutaj, na przykład, te nasze Mirror Image zostaje zastąpione przez Niewidzialność. Blink i Dispel Magic zostaje zastąpione przez Hypnotic Pattern i Non-Detection. No i Polymorph zastępuje, znaczy zostaje zastąpione przez Confusion. No i co. Myślisz o tych zmianach, bo mi się generalnie bardzo podobają. Znaczy, to błogosławieństwo jest świetne. Już sobie wyobraziłem mhm. właśnie kleryk domeny tego oszustwa powinien być częścią grupy rabunkowej. To jest, mhm. to, jest to jest ciekawe tutaj, tutaj powiązanie, bo nawet osobie, która, jak będziecie mieli tego heavy w drużynie, który powinien się zajmować siłowymi rzeczami, jeżeli chodzi o napady, no, to jemu, jemu możemy wtedy dać advantage na skradanie się, on ma znacznie większe szanse. Alub jeżeli chcemy mieć turbo pewni, że uda nam się coś zrobić, no to tej osobie, która się dobrze skrada, dajemy to błogosławieństwo i też to, to się udaje. I fajnie, że to jest na, co, na do długiego odpoczynku. Wyczuwam tutaj pewien wpływ em, tego Baldur's Gate, bo tam też większość umiejętności tak została zamieniona, że jest do no. długiego odpoczynku. Więc to jest spoko. Jedne czego mi szkoda, tego Blinka, no bo wiadomo że to, to było przydatne, a reszta to ma dla mnie więcej sensu. W sensie niewidzialność ma więcej sensu, ten hypnotic pattern i confusion ma polymorph, chociaż polymorph do ogólnienia oszustwa też ma sens moim zdaniem, ale, ale tutaj widzę, że te zaklęcia zostały bardziej na no, takie użyteczne może bardziej, bardziej mm -hmm. wykonane, bo confusion to jest takie zaklęcie, które do kontroli może, może wydaje mi się bardziej służyć i hypnotic pattern tak samo. To było t... Czy Hypnotic Pattern to było to zaklęcie, którym ja zmieniłem? Ja zmieniłem kilka kilometrów terenu? Nie, sorry, to pamiętasz nie, 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 tą nie, nie. akcję, nie? której tak, zmieniłem tak, tak. Tak, na bagno. W każdym razie to chyba nie jest to. Tak, to, 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 to nieważne. Tak. Nie, to nie jest to. Znaczy, ja z tych za zaklęć, które zostały, że tak powiem, wyrzucone z tej naszej mm -hmm, listy zaklęć mm -hmm. domenowych. To jedyne, czego mi szkoda, bo wydaje mi się, że dalej ma sens, to te nasze Dispel Magic. No też, no. I ma to sens gdzieś tam pod tym kątem, jeżeli faktycznie patrzymy na tego naszego kleryka Trickstera, troszeczkę jak na takiego boskiego rogu, mhm. no to gdzieś tam też mamy taką wizję, że on będzie potrafił gdzieś się tam zakradać do jakichś miejsc, nie? zbierać jakieś informacje. No i na pewno dla takiego kleryka szansa na zdjęcie magicznych zabezpieczeń w taki tak, sposób tak. Ma, ma, ma sens, nie? Mm, tak, to ma znacznie, znacznie właśnie większy sens, jeżeli chcemy, żeby on neutralizował magiczne pułapki, a wiemy, że kleryk bazuje na mądrości, więc na pewno zauważy tą pułapkę. Więc moim no, zdaniem, to jest bardzo strony... dobre. Ba, bardzo słabe akurat. To Dispel Magic, no. i ten, ten blink też mi szkoda, ale tak to no. No, no, tylko z drugiej strony no, nie mamy przed sobą listy tak naprawdę zaklęć kleryka, do jakiej będzie miał dostęp, tak, nie? Bo tak, możliwe, tak. że sobie może je wziąć. Po prostu to nie jest teraz zaklęcie, które Domenie jakby po dostaje po od razu. Nie? Mhm. Dobrze. Więc, więc może nie będzie takiej straty. I co? Ostatnia domena, czyli domena wojny, która też tutaj miała kilka, kilka zmian, między innymi zaklęcia też się niektóre zmieniły. Aha. Co do zmiany w tych zaklęciach, to też nie jestem pewien, czy na lepsze. No bo zamieniamy ten Divine Favor, Stone Skin i Strike'a, e, Zamieniamy na Guiding Bolta, Fire Shield'a i Steel Wind Strike. Steel Wind Strike jest spoko, no bo możesz zadać 6 do 10 obrażeń przy uderzeniu i jeszcze się teleportować, no to spoko. A widzieliśmy, że <laughs> przepraszam, że ten Flame Strike to on jest no, notorycznie usuwany z różnych podklas, nie bo już... Przerabialiśmy kilka, kilka podklas w innych klasach, gdzie też ten flame stary był usuwany, i to chyba było na przykład w, w Warlocku. Z tego co pamiętam, że, że tam zostało to zabierane. Jeżeli chodzi o Fire Shield a Stone Skin, no teoretycznie, czy to jest dobre, czy nie, to się tak, tak naprawdę okaże dopiero w. Okaże się dopiero w. jak będziemy testować po prostu tą podklasę. No i Guiding Bolt, Bolt i Divine Favor. Divine Favor dawało nam dodatkowe obrażenia, no nie? A nie w za dużej ilości, ale wciąż. A Guiding Bolt to jest po prostu ten pocisk, nie? który zadaje tak. konkretną ilość obrażeń. No, ale daje też przewagę na no, ataki tak. do Twojej następnej tury. To prawda, to prawda, ale domena wojny, jakbyś nie używał broni, ponieważ inne Twoje umiejętności bazują też trochę na używaniu tej broni, na przykład jeżeli mówimy o, o kapłanie wojny no nie, który teraz mm -hmm. tak, no, teraz jest turbo zmiana, bo możemy y, uderzać pięścią w ramach tej, tej, tego kapła na wojny, że uderzenie pierścio, pięścią też y, też działa, nie, no i to jest akcja bonusowa. Więc, więc to jest takie spoko, a wszystkie użycia tego kapłana wojny odzyskujemy po krótkim bądź długim odpoczynku, więc też bardzo fajnie. No i jeszcze co nam się poza tymi zaklęciami i tym kapłanie wojny zmienia, to zmienia nam się błogosławieństwo Boga Wojny, które już teraz nie jest akcją bonusową, tylko uruchamiamy to przy rzuceniu na, na trafienie. I jak, e, jak to uruchomimy, to możemy zrobić tarczę wiary bądź właśnie spiritual weapon, czyli naszą duchową broń, możemy przyzwać bez spell slota i bez koncentracji na jednym minutę. I to jest bardzo ładna zmiana. Ta zmiana mi się podoba, dostaje moją pieczątkę, aprówa, że, że to faktycznie tarcza wiary, czy broń duchowa, to faktycznie pasuje do naszego kapłana wojny i fajnie, że możemy to robić ten, bez kosztów, nie? Bez, bez, bez koncentracji i, bez, i to ma sens bez koncentracji, no bo jak jesteśmy w zwarciu jako kapłan wojny na przykład, no to faktycznie fajnie by było nie, nie musieć się martwić tą koncentracją, mm -hmm. nie? Więc, więc to jest no, super się... fajne. A minuta Też to, mi się jest, daje, że to jest fajna zmiana. Ale... Bardzo, minuta to jest bardzo dużo czasu podczas walki, więc. No bardzo dużo. No, to jest no. 10 tur, tak? tak? Tak, to jest 10 tur, więc to jest naprawdę, chyba że w zasadach zmieniono czas jednej, ja jednej, myślę, jednej tury, to, to wiesz. Ale ogólnie y, ta domena wojny jest spoko, bo nic nam. Co o tych zaklęć nie jestem pewien, czy to jest dobra zmiana, ale. To, to sobie sprawdzimy w trakcie jakby testowania tej podklasy, a jeżeli chodzi o pozostałe umiejętności, no to po prostu dostaliśmy więcej. Więc mi się, to, mi się to po prostu podoba. No i co? Ja bym podsumował te podklasy tak, że znowu mamy trochę tak, jak mieliśmy w poprzedniej klasie, to chyba był Mac, że tutaj każdy aspekt inny, nie. Bo mamy leczenie, mamy crowd control, mamy utility i mamy typową walkę. Więc tutaj też tak pasuje mi ten podział, że możemy sobie. To na szczęście nie jest tak, że dają nam cztery podklasy z różnymi nazwami, ale one mniej więcej robią to samo. tylko, że tu kontrolujesz światłem, a tam kontrolujesz ciemnością. A no to świetnie, nie? A zasady pewnie są takie, mogłyby być takie same. A tutaj faktycznie to fajnie rozbili tak, żeby dobrać te podklasy w taki sposób, żebyśmy mogli sobie jednak wybrać, w którą stronę. Chcemy popchnąć naszego kleryka, i mamy cztery do wyboru, i one się między sobą różnią i spełniają e, różne zadania. Więc mi się to bardzo podoba. Tak, no, no każda z nich jest innym aretypem, tak naprawdę, nie? Tak. Jak, jak sobie postawimy czworo z nich obok siebie, no to będziemy widzieć całkow no, całkowicie, można powiedzieć, prawie całkowicie inne postacie. E, ja tutaj też myślałem właśnie pod kątem tego maga. Bo tak jak, tak jak widzieliśmy na, na tamtej naszej rozmowie, no to e, ilość podklas maga została skrócona do czterech, mhm. ale gdzieś w każdej z tych e, nowych podklas, gdzieś tam można było zobaczyć, że jakby część tych, których nie użyli, niejako wtłoczyli do nowych, nie? Mhm. Że, że jedna z nich była jakby. Pewnym, pewnego rodzaju zlepkiem trzech pozostałych. Tutaj tego nie widzę w ogóle, nie? Każda z nich to jest osobna w ogóle sprawa, i każda z nich potrafi różne rzeczy robić. Można je pomiędzy sobą porównywać, ale faktem jest to, że mm, no są całkowicie inne, nie? Do, do, do innych celów. Możemy je do innych celów użyć całkowicie. Nie? Bo co, miał tak też podobnie dużo domen, nie? W no właśnie. było bardzo dużo domen, dużo domen i, i tutaj nie widzę wpływów tych, których nie użyli, nie? Faktycznie mhm. po prostu wzięli te, które były i Pracowali nad nimi, a nie y, gdzieś tam próbowali zrekompensować to, że jest ich mniej. Nie? Tak, znaczy zrekompensowali je tak. w ten sposób, że w ten sposób, że rozwinęły, rozwinęli te domeny y, po prostu w swoim zakresie bardziej, nie? Mm -hmm. A nie wtłaczali jakieś tam elementy innych. Tak, tak, zgadza się. I co? I to nam tak naprawdę zamyka te cztery podklasy. Tak, jest potem. Mamy czwarty. Periodu czyli standardowy rozwój bądź mm -hmm. atut. No jesteśmy na poziomie piątym i tutaj też bardzo fajna zmiana, coś co mi się podoba. Czyli na poziomie piątym mamy nową umiejętność, czyli Sir Undead. Wcześniej, jeżeli pamiętacie, w naszej starszej wersji D&D, klerek od pewnego poziomu, kiedy używał naszego aktu wiary tego Turn Undead, to mógł jakby zniszczyć nieumarłych, którzy byli tam na odpowiednim w tym C-rze, czyli tam gdzieś tam poziomie trudności naszej, dla naszej postaci, to była cała tabela, gdzie to było rozpisane, na jakim poziomie można jakie niszczyć. Teraz to wycofali i zrobili taką rzecz, że rzucamy, kiedy używamy faktycznie tego naszego aktu wiary, tego naszego turn andead, to przy okazji rzucamy też sobie d8, znaczy d8, liczbą d8, która jest równa modyfikatorowi naszej mądrości. I wszyscy ci nieumarli, którym nie wszedł rzut przeciwko naszemu turn dostają po prostu obrażenia od światła równe temu rzutowi. Mm -hmm. I nie ma znaczenia już, jakiego mają ceara. Jeżeli są w zasięgu i nie weszło, to dostają obrażenia i dodatkowo jakby ten efekt turn działa na nich. To nie mm -hmm. sprawia, że jakby tracą. Nie, nie dość, że są odwróceni, <grym> uciekają, tak, to tak, jeszcze tak. dostają obrażenia od światła. nie? Także moim zdaniem bardzo fajna zmiana, bo to często ja na przykład pamiętam, jak mi się zdarzyło gdzieś tam dwa czy trzy razy grać klerkami, to jakby z jednej strony rozumiałem że ten poziom trudności jest taki dosyć niski, że to bardzo te skalowanie było wolne, żeby w ogóle użyć tej możliwości zniszczenia tych nieumarłych. No bo to by było za łatwe, nie? Gdybyśmy byli w stanie na piątym poziomie niszczyć czter czteropoziomowe tam, mm -hmm. y, czteropoziomowe nieumarłych, nie? To nie zmienia faktu, że tak stricte z perspektywy gracza no to mamy umiejętność, którą bardzo rzadko jesteśmy w stanie użyć. nie? A tutaj w zasadzie będziemy mieli szansę zawsze coś z tego mieć. Tak, mi się bardzo o ile podoba. W mnie wejdzie. Tak, mi się o ile, wiadomo, jak działają kości. <grytlarz pequeño> bardzo mi się podoba to, że te deusemki skalują się z naszą mądrością i to jest dostępne dla wszystkich kleryków, bo to faktycznie widzi... widzisz wpływ swojej mądrości na swoje zaklęcia. Im więcej idziesz w tą swoją, i to jest dużo, bo jedna deusemka na, na ten, nie? masz cztery modyfikatora z, z mądrości, to masz cztery D 8, więc to jest naprawdę mhm. sporo, sporo obrażeń, plus ten faktycznie efekt zostaje. No, więc mi się to, to. mi się bardzo podoba, bo to są jakby obrażenia, plus ten efekt pewny, więc to jest naprawdę naprawdę całkiem spoko. No i właśnie ten wpływ nie? tej mądrości na te obrażenia, na te dodatkowe kości. Opłaca nam się iść w tą w tą mądrość, że to faktycznie widać. No i w ogóle jeszcze jest taka sprawa. Że teraz jak już mieliśmy parę tych naszych rozmów na temat nowego DD, to widzimy, że o wiele łatwiej teraz będzie dojść do 30, nie? Do wartości 30 naszej mądrości. No, dają taką Czyli opcję, nie? Dają taką opcję. Co w perspektywie naszej starszej wersji nie było często w ogóle możliwe, nie? a tutaj przynajmniej mamy jakąś możliwość czy szansę do dojścia do tego. No więc w tym, w tym przypadku nasz kleryk gdzieś tam na 20 poziomie, który w jakiś sposób dotrwa do tych 30 mądrości, no to efektywnie będzie w stanie zadać tym nieumarłym 80 obrażeń, nie? Maksymalnie. No jeżeli mu się uda, bo, bo na razie to tak, nie jestem pewien czy z samego rozwoju damy radę, chyba że nie wiem, że za każdym razem będziemy brali mądrość, po prostu weźmiemy na początku bardzo wysoką i potem będziemy dodawać ile wlezie tych punktów, za każdym razem nie idąc nic innego. No z atutów. tego co ja rozumiem to tutaj y, też y, gdzieś y, twórcy gry no, Narzucają to jest złe słowo, ale dają gdzieś tam wskazówkę, czy możliwość, żeby oprócz lewelowania postaci, też dawać te buny postaciom. W sensie po 20 poziomie, jeżeli będziemy grali dalej. No to nie będziemy zyskiwać poziomów, ale będziemy mieli szansę jakby zbierać sobie te, te buny dodatkowe, nie te epickie buny. Znaczy masz masz no po i prostu tam, jeden nie? na 19. Więc... No tak, ale potem po 20. jak da, grasz dalej, to dalej możesz dostawać więcej. To jest jakby w ramach takiego powiedzmy, nie możesz mieć więcej niż 20 poziom, ale jeżeli gracie dalej, to misz gry może wam dawać te buny, nie? Może, oczywiście, jak najbardziej. Ale to jest takie. W 2014 też mógłbym tak robić i nie byłoby żadnych problemów, bo mógłbym nakładać no tak, bo jakieś tutaj... błogosławieństwa czy, czy inne rzeczy. No, bo z tego co pamiętam, to chyba one nawet gdzieś tam były wskazane w tej naszej starszej wersji, tylko właśnie były jako zasada taka dodatkowa, nie? Bo te buny tam um... pochodzą prawdopodobnie z 3.5 wersji. Powiem ci więcej, ty już miałeś taki bun u mnie na, na, na sesji, bo jak graliśmy No właśnie. E graliśmy ten Grobowiec Zagłady, no to tam wszyscy dostaliście błogosławieństwo gdzieś jakieś jakiejś świątyni, już nie pamiętam gdzie dokładnie, ale każdy z was coś dostał. Ale to były zupełnie inne, inne niż są teraz, nie? W sensie zupełnie inne, inne rzeczy się działy. Przy, przy no wyborze. więc generalnie całą tą wypowiedź skrócę do tego, że mamy szansę na posiadanie plus 10 do mądrości, czyli efektywnie maksymalnie jesteśmy w stanie tym nieumarłym zadać 80 obrażeń każdemu ja to, z nich, który się nie oprze, nie? Ja to skwituję tak. Zawsze jest szansa. <laughs> zawsze, zawsze jest szansa. Zawsze jest szansa, dokładnie. Dobrze. E, poziom siódmy. Na poziomie siódmym jest podobnie jak na, na wcześniejszym poziomie, czyli to było na poziomie pierwszym, czyli znowu możemy sobie wybrać jedną z m, opcji. Albo mamy Divine Strike, albo mamy... M, tak, Divine Strike albo Potent Spellcasting. I to o czym mówiłem wcześniej, że tutaj tak naprawdę nie ma za dużo, mm, nie, ma za, nie ma takiej konkurencji ten potent casting, no bo, p, p, przepraszam, Divine Strike, bo Divine Strike daje nam raz naturę przy atak rolu, możemy sobie dodać 1 do 8 radiant albo necrotic damage. I pamiętamy, że to w niektórych, pamiętasz Paker, że to po prostu było jako fit w niektórych domenach że tak mhm, można było no sobie tak, zrobić. Tak. Niektóre Demona tak. taką umiejętność, nie? Tak. No, tak samo drugiej... jak ta druga, nie? Tak. Z drugiej strony potem spellcasting to po prostu modyfikator z mądrości dajemy jako dodatkowy damage do naszych sztuczek od kleryka. No i moim zdaniem no to 1d8 to jest wciąż większa szansa przy atakach niż przy niż przy sztuczkach, które na przykład... No dobra, masz ten plus 4, nie? Czy tam nawet plus 5 już przy... Jak masz tutaj 20 tej 20 tej mądrości, no to wciąż to jest, nie wiem. No dobra, jak teraz tak o tym myślę, to może jest porównywalne, ale chyba wziąłbym te dodatkowe 1 do 8 radiant damage przy ataku mimo wszystko, niż brał te 4 czy tam 5 dodatkowych obrażeń przy, przy, przy damage'u, mimo że to się skaluje i mimo że jest szansa... Że może dojdziemy do tego plus 10 kiedyś, jak zostaniemy sami bogami mm -hmm. i będziemy mieć swoich kleryków, no to może faktycznie, nie Ale wydaje mi się. Wydaje mi się, że pewniejszą opcją na siódmym poziomie jest to 1D8 do ataków bronią. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie. Możemy mo znaczy, Moje zdanie jest takie, że to zależy. Yy, w sensie <laughs> okay, to bardzo zależy po prostu od tego, co yy... Albo inaczej. To zależy od tego, jaką grasz domeną, jaką na pierwszym poziomie wybrałeś właśnie ten mm -hmm. swój order. Bo jeżeli nie masz biegłości w tych marszal broniach, mm -hmm. to wydaje mi się, że wielokrotnie na tym poziomie będziesz w stanie i tak zadać więcej obrażeń. Z ze sztuczki plus modyfikator, jeżeli gdzieś tam spałki, bo tylko nią potrafisz tak, wahać, nie? Tak, ale ja to tak, tak właśnie to... to no, tak więc, więc to jeżeli idziesz drogą walki, no to jak najbardziej 1 do 8 do broni, nie? Jeżeli idziesz drogą magii, no to jak najbardziej potencjał casting, nie? Ale widzisz tutaj ten, ten, ten motyw, że ja pójdę w ciężkie pancerze, bronie żołnierskiej, dodatkowe obrażenia i tak sobie wezmę normalnie dostępne zaklęcia, które ma kleryk. Mi się wydaje, że to zrobi ze mnie, to mi, to mi bardziej podniesie, podniesie przeżywalność niż dodatkowa sztuczka i 4 czy tam 5 więcej damage na naszych sztuczek kleryka. To mi się wydaje bardziej zwiększy naszą przeżywalność. Jeżeli i tak mogą zrzucać wciąż te zaklęcia kleryka, które wiemy przecież są bardzo potężne. Będziemy mieli ciężki pancerz, będziemy mieli broń żołnierską i będziemy też w zwarciu mogli używać e, e, będziemy mogli używać e, naszych um, e, naszych e, dodatkowych obrażeń. Widzę jeden minus takiego builda, mhm. że będziesz musiał swoje punkty atrybutów roz... E, Rozplanować na trzy cechy. Bo mądrość, siła nam teraz dochodzi, skoro chcemy się bawić w rzeczy fizyczne, i, I kondycja. oczywiście kondycja, żeby zwiększyć naszą przeżywalność. Bo jeżeli weźmiemy, jeżeli weźmiemy e, tylko i wyłącznie zaklęcia, no to możemy zlać tą siłę, nie? I pójść sobie wszystko w mądrość. Więc faktycznie, coś dostajesz, coś ci zabierają, ale. Wydaje mi się, że większą przeżywalność miałbym, jeżeli dobrze bym to rozegrał, to możliwe, że większą przeżywalność bym miał, rzucając zaklęcia i mając jeszcze ciężki pancerz i bronie żołnierskiej, dodatkowe obrażenia przy uderzeniach. Tak mi się wydaje. A tak, no inaczej ja się z tym zgadzam, bo uważam, że oboje mamy rację. W sensie no, ja, mówię, że, ja mówię, że to wszystko jest zależne od tego, jaka jest wizja Twojej postaci, nie? Nie zgadzam Bo się. to masz y, jakby wybór, czy chcesz być klerykiem y, czarodziejem? czy chcesz być klerykiem walczącym, nie? Ta, wiesz, No jeżeli twoja wizja gdzieś cię ciągnie do, do czary mary, no to raczej będziesz szedł tą drogą bardziej countrypowo-magiczną, a jeżeli będziesz sobie wybierał tego kleryka, co walczy, no to będziesz tym protektorem i potem Divine Strikerem, nie? To jest, też, to jest też troszeczkę mój błąd, bo mój mózg jest w trybie honorowym w tym momencie. No właśnie, no właśnie. No. Tak, min maksuje troszeczkę i przy, przy kalkuluję najlepszą możliwą opcję bez, bez możliwości chociaż że to jest DD, każde DD jest trybem honorowym, prawda? To tabletop w sensie papierowy, nie? Także w sumie zapisywać. teraz do mnie dotarło. No. Trochę do mnie teraz dotarło, że to jest złudny wybór, tak naprawdę. Bo hmm. jeżeli na pierwszym wybierasz protektora. No to dlaczego na siódmym masz wybierać potem spółka Castella i na odwrót, nie? Więc nie. tak naprawdę <głos> <głos> idziesz praktycznie tą samą drogą, co yy, idzie kleryk w 2014. Jedyna różnica jest taka w tym wyborze, że możesz sobie inną domenę wybrać, nie? Te twoje dwa wybory nie są bezpośrednio scalone z daną domeną, którą sobie wybierzesz, bo możesz wybrać każdą z nich, ale w zasięgu Powiedzmy tego naszego orderu, i potem tego bless Strike'a, mm -hmm. no to raczej nie widzę powód, dla którego masz to mieszać ze sobą, nie? No tak, biorąc pod uwagę jeszcze, że kolejne ulepszenie mamy na poziomie 14, i tam już w jednym, tam też jest Divine Strike, ale dostajesz 2d8 pod warunkiem, że wcześniej wybrałeś 1d8, więc to już ma wpływ, mm. tak naprawdę, co robisz. I do tego 14 poziomu też przejdziemy, bo moim zdaniem tam też. Divine Strike nie ma dużej konkurencji, jak dla mnie, bo na poziomie 14 ta, ten potent spellcasting to nie robi dużej różnicy tak nam, nam tak naprawdę, nie? Mhm. Może, może jeżeli, byśmy brali, um, jeżeli byśmy brali domenę życia i chcielibyśmy to też tak maksymalnie leczyć, to jeszcze to nam by też pomagało, nie? Żebyśmy dodawali punkty tymczasowe, ale do tego zaraz przejdziemy. Tak, yy, ale paker, yy, poziom dziesiąty to jest Divine Intervention, tak jest? Divine Intervention, tak jest. Yy, umiejętność, którą niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą, yy, ale myślę, że teraz wszyscy polubiam, bo została całkowicie zmieniona. Hmm. Dla osób, które nie wiedzą bądź nie pamiętają, no wcześniej to była szansa, że raz na tydzień byliśmy w stanie się y, spróbować skontaktować z naszym Bogiem, żeby nam hmm. pomógł. No i tam rzucaliśmy setkom, czyli kościami procentowymi, y, i mieliśmy tam jakąś znikłą szansę na to, że się uda. E, no i Wydaje mi się, że to jest główny powód, mm, dla którego, nikła, którego teraz to zostało zmienione, nie? Bo to. jakby z jednej strony rozumiem, że jakby interwencja twojego Boga w kampanie jest dosyć mocną rzeczą, mm. <noise> dlatego szansa była nikła, ale z drugiej strony przez to, że była nikła, no to rzadko kto próbował to używać, szczególnie, że miał szansę tylko co tydzień w czasie gry, nie? Mm -hmm. Gdzie czasami trzy sesje dzieją w jeden dzień. No, no. E, no więc tutaj. Podeszli do tego inaczej i zrobili coś, co mi się bardzo podoba, bo teraz nasze Divine Intervention pozwala nam raz na długi odpoczynek, nieraz na 7 dni, rzucić zaklęcie kleryka, które jest z poziomu 5 lub niżej. Jedyny warunek jest taki, że to zaklęcie nie może mieć czasu reakcji, w sensie nie może mieć kosztu reakcji, tak? czyli reakcji tutaj nie możemy rzucać. Każde inne zaklęcie kleryka, Poziom, poziomu piątego lub niżej możemy i rzucamy to zaklęcie bez używania naszych komórek zaklęć i mm -hmm. bez używania materialnych komponentów. Więc po prostu raz na dzień mamy darmowe zaklęcie w tym zakresie. Nie? To jest ok, to jest fajne. Już widzę, czemu to jest lepsze niż poprzednia wersja. Bo tutaj mamy jakiś efekt. A ile razy no. wyrzucimy te 10% na setce, czy coś takiego, nie? Aczkolwiek jak. Nawet jeśli wyrzucimy, to nasz Mistrz gry ma przewalone, bo musi teraz myśleć, jak, w jaki sposób. W jaki sposób. Ma y, uargumentować Boga, któremu okazaliśmy zdawić strada albo coś takiego, mhm. żeby, żeby to jakoś ogarnąć. Nie? A tutaj w tym przypadku dostajemy coś pewnego, i to jest też można tłumaczyć jako boską interwencję, bo nasz Bóg napełnił nas mocą, dzięki czemu możemy rzucać to zaklęcie. Więc to, na, to, to jest spoko. To, to, mm, widzę tą przydatność tutaj i widzę, że to częściej będzie działać niż wcześniejsza boska interwencja. Więc to jest ok, I, i co prawda, to jest raz na 7 dni, więc to jest, ten sam, to jest ta sama wada, co wcześniej wspomniałeś. Nie, nie, Jedna... nie, nie, to jest raz, raz na długi odpoczynek. To jest A właśnie... raz na odpoczynek. już nie okay. jest, już nie, nie jest. jest raz okay, na 7. Okej, dobra. Tak, tak, tak. Dobra, zmyliłam je tu coś, ale dobra, jak to jest raz na długi odpoczynek, no to bardzo dobrze. Ja się cieszę, bo to masz dodatkowe po prostu zaklęcie. Który, na którego nie musisz nic używać, więc, tak więc, okay. jest. więc to jest znacznie lepsze rozwiązanie niż było to wcześniej, moim zdaniem. I oczywiście, Fafyje. No nie jalo. potrzebujemy tej, szukać tej perły po całym mieście, o, tak, żeby o, strzelić o, kolegę. To prawda, wszędzie jest szansa, counterspell. No tak, 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 ale, ale teraz jest narzut obronny, więc jak no, walczymy dokładnie. o naszą kondycję, to może się nie udać. Tak, dokładnie, dokładnie. Dobrze, poziom 14, który wcześniej wspominaliśmy, to jest ten Improved Blast Strike. I tutaj faktycznie mamy Divine Strike znowu i Potent Spellcasting. Divine Strike, dostajemy 2D8 pod warunkiem, że chcieliśmy na poziomie 7 tego Divine Strike. A. Teraz mamy po prostu 2D8 przy, przy, przy ataku raz na turę. A jeżeli mamy Potent Spellcasting, to za każdym razem, kiedy rzucamy. Zadajemy obrażenia sztuczką kleryka no to dostają tymczasowe punkty życia my dostajemy i nasi sojusznicy tam w promieniu 60 stóp będzie 20 metrów W, form, w ilości naszych, naszego modyfikatora z mądrości No dobrze Czy jeżeli będę spamował e, sztuczkę e, Jeżeli będę spamował sztuczkę e, kleryka to czy za każdym razem, jak zadam obrażenia, dodaje się kolejne się będą dodawać. Bo jeżeli tak, tak no to, to, wygląda. To, jest, to jest dobre. No to jeżeli tak, tak to To, ubało, to spoko. No za to każdym spoko, razem, kiedy udawało... zadajemy obrażenia. Tak. Teraz jak to powiedziałem sobie na głos, to faktycznie, jeżeli za każdym razem, jak zadajemy obrażenia, dodajemy te plus 4, czy plus 5, no to słuchaj <laughs> bierzemy. Yy, nie... Robimy Podwój tak. Podwojonemu modyfikatorowi, więc zanim, 8 albo 10. Faktycznie, no więc jak wcho wchodzimy, zanim wejdziemy do, do jakiegoś e, tego. do jakiegoś e, dungeona, to atakujemy najwytrzymalszą osobę w naszej drużynie, <grym> nabijamy <grym> sobie y, tymczasowe punkty życia, potem liczymy go jednym zaklęciem i możemy wchodzić. I <grym> to jest bardzo dobre rozwiązanie. Przepraszam, ale exploity już mi się włączają, żeby to jak najlepiej wykorzystać. To faktycznie w tym momencie jest to lepsze niż gdybyśmy mieli wziąć te 2D8 dodatkowych obrażeń przy uderzeniu mm -hmm. takim bronią. Dobrze, faktycznie. Teraz to jest, to jest konkurencja, faktycznie. Nawet nie wiem, czy to nie jest lepsze. Naprawdę no, bo... na 14 poziomie, ale konkurencja jak najbardziej. Tak, są jakieś W sensie takie... na 14, w sensie, że późno troszeczkę, A z drugiej strony, jakby <laughs> nabijanie, takowanie życia, to może faktycznie yy, pasuje do 14 poziomu. A jeżeli wybierzemy jakiś ten, jeżeli wybierzemy jakiś, jakąś sztuczkę, która wymaga rzutu obronnego od kleryka, jest taka, to wtedy możemy dobrowolnie się zrzec sukcesu w rzucie, czy tam rzutu. <gry> I w tym sposobem szybciej sobie nabić te wszystkie temporary hit points. Ale okej, okay, jeżeli nie wierzę, że o tym nie pomyśleli, nie? bo to jest tak, od razu mi to przyszło do głowy, żeby, żeby sobie nabić po prostu ile wlezie tego. I też to powinno, to powinno zadziałać. Ale faktycznie, to potencjalny spellcasting w takim razie jest tutaj do, yy, do rozważenia w tym przypadku. Mhm. Tutaj to jak tak. najbardziej, nie? Bo tutaj tak naprawdę różnica jest pomiędzy, yy, bo nie bierzesz 2D8, tylko jeżeli wcześniej nie wziąłeś tego Divine Strike'a, tak naprawdę tak, tak. dostajesz tak. tylko 1D8, nie? No tak. Yy, w porównaniu do tego, że możesz sobie cały czas jakby życie nabijać. Mhm. Także tutaj faktycznie w obu przypadkach, czy byłbym bardziej czarującym klerykiem, czy byłbym bardziej walczącym klerykiem, to tak czy siak bym się mocno zastanowił, czy nie wybrać sobie tej opcji, bo nawet w walce po prostu w pewnym sensie jest to leczenie dla nas, nie? Na tak, zasadzie tak. tworzenia sobie tej warstwy tymczasowych punktów życia. A rzucanie sztuczek nas nic nie kosztuje, więc to jest w ogóle też bardzo dobre mm. rozwiązanie. No, to się zgadzam. Dobrze, nic się nie dzieje i poziom dziewiętnasty. No i poziom 19 to też standardowo. Dzisiaj już wspominane epickie buny. Tak e, możemy sobie wybrać, jaki chcemy. Tutaj e, jest proponowany jakby ten nasz bun of fate, czyli ten nasz bun wiary. No i co on robi? No on robi tyle, że oczywiście. Od... Hmm? Bardziej przeznaczenia chyba fejt, nie? Niż punkt, Aha, no da, niż przepraszam, wiary. tak, tak mm. przeznaczenia, przepraszam. Przepraszam, że się poprawiłem, ale. Nie, bardzo dobrze, tak jest, tak jest, bardzo dobrze. Ja mam dyslekcję. <laughs> okay. Dla mnie to jak fejt wyglądało. Mm. E, więc tak, więc możemy sobie dodać jeden do którejś z naszych umiejętności, maksymalnie do 30. E, I oprócz tego, jeżeli w zasięgu 60 stóp od nas, czyli e, 18 metrów, dwadzieścia, no coś takiego. No, jakoś gdzieś tyle. Ktoś wykona test D20 i uda mu się bądź nie, to my możemy sobie rzucić dwa razy czwórką i odjąć albo dodać do tego wyniku. Mhm. I co mi się tutaj podoba, to to, że tu nie, nie ma napisane, że możemy to zrobić przed tym, jak się dowiemy o wyniku. Nie? Możemy poczekać, czy naszemu wrogowi udało się, udało się trafienie, albo czy naszemu sojusznikowi się nie udało trafienie, i dopiero wtedy zadecydować, czy to używamy. No i jak tego użyjemy, to zwraca nam się to przy krótkim bądź długim odpoczynku, ale też zwraca się nam ta umiejętność za każdym razem, kiedy rzucamy na inicjatywę. Tak. Więc raz na walkę mamy możliwość użycia tego zawsze. No i to już chyba omawialiśmy ten bunt, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy on nie był omawiany przy, przy zaklinaczu, przy Sorcererze, mm -hmm. bo gdzieś już omawialiśmy ten bunt, tak, że dodawaliśmy do D20 lub odejmowaliśmy lub dodawaliśmy. Nie pamiętam, czy to był Warlock, czy to był Sorcerer, ale przy którymś już mieliśmy okazję porozmawiać, chyba, tak mi się wydaje, o tym, o tym bunie. Albo był bardzo podobny. Bo, bo istnieje taka bardzo opcja, podobno. że też modyfikowaliśmy rzuty. co mnie zastanawia, ja sobie muszę gdzieś tam w wolnym czasie w ogóle zobaczyć listę tych bunów, bo mhm. y już tam jesteśmy prawie na prawie wszystkie klasy przeszliśmy na tych podcastach, które jesteśmy na dziesiątej. Mhm. I te buny się powtarzają. No tak. No a ich jest, rozumiem. a ich jest chyba więcej niż klas. nie I jest, jestem 12. Ile. I jest 12. I jest 12, no właśnie. Tak. A one się powtarzają. Jestem ciekawy, czy te, których jeszcze nigdy nie zobaczyliśmy, są tak złe, czy tak nie pasujące do, do tych podklas, nie? Jeżeli się. To, to tak, jeżeli się, jeżeli się bo Jeżeli się już przy szóstym odcinku tych, po, tych klas powiedziałem, że coś jest nie tak, bo już chyba widziałem szczególnie. No. Więc albo się powtarzają, albo wyglądają po prostu bardzo podobnie, co, co byłoby lekkim rozczarowaniem, moim zdaniem. Ale lepiej mieć epickie ból, niż nie mieć epickiego bunu według naszej starej, dobrej osoby. Oczywiście, że tak. No i co? Na jak, dwudziesty... możesz, jak możesz komuś coś odebrać <noise> za tak. darmo, to zawsze tak. odbieraj. Tak. Lekcja na dziś. <noise> Oczywiście nie słuchajcie mnie, też. Tak. Poziom 20. Poziom 20 też tak bardzo płynnie przejdę i uniknę kontrowersji. Tak, tak, uniknijmy. To jest większa, większa boska interwencja. I to jest, proszę ja ciebie Pager, bardzo prosta zasada, bo dostajesz Wish'a. Tak po prostu za darmo. Tak po prostu za darmo dostajesz sobie Wish'a. No i wiadomo co Wish możesz zrobić. Wiadomo, co... wiadomo jak pokrętnie działa Wish, ale możemy go rzucić i moim zdaniem to jest bardzo piękne zaklę... zamknięcie klasy Kleryka. Bardzo dobre zaklęcie pasujące do Kleryka i bardzo... w ogóle bardzo dobrze to, to, to zamknęli. Spodziewałem się Wisha na poziomie 20. Byłbym zdziwiony, gdyby był wcześniej, bo to jest zaklęcie, które psuje wszystko. W sensie, przepraszam, daje możliwości nowe, więc więcej nie mam tutaj do dodania. Po prostu ten Wish jest dobrym zakończeniem naszej klasy kleryka w D&D 2024. Jeżeli, jeżeli miałbym podsumować kleryka. Nie wiem, czy te wszystkie zmiany mi się podobają, ale widzę, że po prostu jest więcej. Były, było kilka takich momentów, gdzie wykorzystujemy faktycznie ten modyfikator z mądrości. Fajnie, bo widać przez to, że nasza postać, że zwiększanie umiejętności naszych postaci, tych bazowych, podstawowych, sprawia, że jesteśmy bardziej mm, użyteczni mm, w walce i poza nią. Zmiana niektórych tych zaklęć to tak średnio, znaczy większość się dobrze zmienia moim zdaniem i jest to spójne, ale czasami tracimy dobre zaklęcia kosztem no, jakichś takich słabych, nie w sensie na przykład takich, o których nigdy nie słyszałem, bo nigdy ich nie użyłem, a, a te, które tracę to wielokrotnie mi się przydawały. Więc to, 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 jest, to jest smutne. Ale chyba jedną z tych rzeczy, która najbardziej mi się podoba, to to, że zabrali te bonusy do zaklęć i do walki fizycznej w zwarciu, i wrzucili to po prostu do normalnego kleryka. Dzięki czemu sami możemy sobie to zbudować jak chcemy, niezależnie od domeny, którą sobie weźmiemy. Tak. tak. I tak, tak bym podsumował tego kleryka, że to jest ta część, która mi się najbardziej podoba. Zresztą, tak jak przy prawie wszystkich innych podklasach, czyli zwiększyli nam różnorodność, nie zabierając za dużo albo w ogóle. Mm -hmm. No mi się na pewno podoba to, że no właśnie gdzieś tam mamy większą szansę na customizację tej naszej postaci. Chociaż tak jak w trakcie tego nagrania, gdzieś tam do, doszła do mnie ta realizacja, że w sumie nie do końca mamy wybór. W sensie i tak idziemy dwoma możliwymi ścieżkami, bo dopiero gdzieś tam na tym poziomie, prawda, na tym Improve musimy, mamy. Tak, na tym czternastym. No, na tym czternastym no, musimy jest improve, jest Strike, tak, ale tutaj. oprócz tego. Ale oprócz tego, to, to jak najbardziej mi się wydaje, że mamy tutaj mniejsze skupienie się na to, jak sobie wyobrazili te podklasy twórcy. Mhm. Tylko możemy sobie gdzieś tam w naszym sumieniu wyobrazić tą, tą postać, bo niezależnie jaką podklasę weźmiemy stąd, Wydaje mi się, że każda z nich może być albo klerykiem, magiem, albo krylikiem wojownikiem. No, oczywiście, war domain sama przez siebie przemawia, że raczej będzie tym wojownikiem, hmm. ale wszystkie pozostałe jakby nie mają problemu z tym, żeby być albo jednym, albo drugim. No i podoba mi się to, że te rzeczy, które były pewnego rodzaju problemem kleryka czyli właśnie to niszczenie nieumarłych, czyli ta, czy ta boska interwencja, no zostały zmodyfikowane tak, żeby były zawsze użyteczne. Nie? nie spełniają dokładnie tej samej roli, ale za to dają nam możliwość faktycznie użycia tego za każdym razem, a przynajmniej mi szansę użycia tego za każdym razem, nie? bo turn on dead no to wiadomo, tylko jak y, nieumarłym nie wejdzie, ale dywan intervention codziennie tak, po prostu zakręcie jest, rzucamy jest, na poziomie 20 codziennie Wish 25 tysięcy złota i już po 40 dniach jesteśmy milionerami. Wiesz, tak, wiesz to, jest tak, to jest takie, tak fajnie, fajnie zrobione, że po prostu tak jakbym miał jednym zdaniem zakończyć, to powiedziałbym, że to po prostu zostało, zminimalizowało nam to ten błąd, gdzie jak myśleliśmy sobie, a zagram sobie tutaj. Domeną światła, i potem w trakcie sesji okazuje się, o kurde, mogłem wziąć domenę wojny, ta domena światła tu w ogóle nie pasuje. To na szczęście większość z tych domen wyci zostało wyciągnięte i wrzucone do samego kleryka, więc mhm. ten błąd jest całkowicie. Bardzo długie to jedno zdanie. Ten błąd jest całkowicie zminimalizowany, nie może nie całkowicie, ale w dużym stopniu zminimalizowany, żebyśmy nie za bardzo e, bali się, że coś źle wybierzemy albo złą domenę sobie dobraliśmy, że chcieliśmy tym grać. Ale kurde, to jest tak naprawdę słabe na tą kampanię i nie, za, nie bawię się za dobrze, nie? A teraz mamy więcej tych umiejętności po prostu w naszym podstawowym kleryku. Tak, tak, mamy mamy po prostu więcej możliwości, co nie zmienia faktu, że pamiętajcie o tym, żeby rozmawiać ze swoim mistrzem gry, najlepiej przed kampanią, czego się spodziewać, tak, ale... żeby też nawet z nowym klerykiem nie wchodzić w przypadki, w których wydarzają się rzeczy, które nie są z nami związane, czy, czy mamy umiejętności, które nam w ogóle nie pomagają nie? w danej kampanii, więc pamiętajcie, warto rozmawiać. Tak, i tym edukacyjnym akcentem chciałbym zakończyć tą naszą dzisiejszą rozmowę. Packer, dzięki wielkie za dzisiaj. Dziękuję, A, dziękuję, wam. dziękuję bardzo. Dziękuję Wam wszystkim, którzy, którzy oglądają te podcasty. Tam je lajkują, ewentualnie jeżeli komentują. Liczymy się bardzo z Waszym zdaniem i sami jesteśmy ciekawi, czy czy sami będziecie po prostu zmieniać te, 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 te zasady, czy nie. Na razie kilka tam głosów było, że, że nie, nic nie będę zmieniał, mhm. ale one nie są takie złe, okay? w sensie, nie wiem, niestety dostajemy na początku sam podręcznik. Jak, czy dostaniemy no zaktualizowane historie i tak dalej, to się dopiero okaże, więc na razie nie ma tego w ogóle sensu zmieniać, bo reszta potężników jest dopiero zapowiedziana na 2025. Więc co no, zmiany są bardzo sobie... ciekawe, nie? Ale jak sobie tak przechodzimy przez te podklasy, to ja za każdym razem dochodzę do wniosku, że jeżeli użyć teraz te klasy, które są tutaj w tych historiach do DD 2014, no to, 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 to po prostu wszystko zniszczy. Po prostu półbogowie Chyba. weszli do barowi i strat, tylko no się owadzi gdzieś tam w piwnicy. Chyba, że sobie weźmiemy te, te klasy do grania w grobowiec. No to A że wtedy... sobie będziecie Dobrze. łowcami tak. grać, to tak. No tak, to wtedy o, współczuję Wam wyborów, w takim razie życiowych. Okej, okay, dobra. Dziękuję bardzo Wam wszystkim, dziękuję Tobie, Packer, i do zobaczenia tak następnym robisz. razem. Cześć, cześć.